Nie poszczęściło się w tym roku Suwałkom. Choć przygotowywane w mieście wnioski o dotacje czy innego rodzaju dofinansowania zawsze uzyskiwały wysokie oceny instytucji zarządzających funduszami, 22 rok nie przyniósł póki co spektakularnych efektów. Najpierw boleśnie przepadły projekty dotyczące inwestycji w miejskie drogi, a teraz trudno mówić o sukcesie starań o środki na remont ratusza i gmachu pierwszego liceum ogólnokształcącego. Na oba zadania władze Suwałk złożyły zapotrzebowanie na kwotę przekraczającą 855 tysięcy złotych. Na opublikowanych listach rankingowych nie pojawił się projekt dotyczący ratusza, a remont budynku najstarszej suwalskiej szkoły, choć na liście jest, to i tak wisi na włosku. Niestety życie weryfikuje scenariusze i nie zawsze to dofinansowanie do nas trafia. To jest oczywiście ocena formalna, merytoryczna tych wniosków przez urzędników, przez osoby zajmujące się tym, jakby z tym nie dyskutujemy. Wiadomo, że chciałoby się czasami więcej, niestety nie zawsze to wychodzi. Rzecznik prezydenta nie był dziś w stanie określić powodów, dla których miejski wniosek dotyczący remontu zabytkowego magistratu nie zyskał przychylności. Podobnie nie był w stanie precyzyjnie określić, jakie powody zdecydowały o tym, że na remont elewacji i dachu pierwszego liceum przyznano tylko połowę wnioskowanej kwoty. Całość planowanej inwestycji według szacunków miała wynieść ponad 1 200 000 zł. Spodziewane wsparcie połowę tej kwoty. Ostatecznie jednak do miejskiej kasy może trafić zaledwie 1/4. Plany trzeba więc zweryfikować. Możliwości jest kilka. Można będzie ograniczyć zakres prac, można będzie zmniejszyć zakres prac lub podwyższyć kwestię wkładu własnego lub być może w ogóle zrezygnować z tej inwestycji przy takim akurat, a nie innym wsparciu finansowym, odłożyć ją w czasie. To oczywiście dyskusja należąca tutaj do radnych i prezydenta, co oni z tym fantem zrobią. Istotnie mniej środków trafi do miasta nie tylko z budżetu Ministerstwa Kultury, ale też z Funduszu Dróg Samorządowych. Galimatias, jaki powstał w sprawie dwukrotnie przyznanych pieniędzy na tę samą inwestycję, czyli budowę ulicy Krzywulka, skończył się tym, że przyznane po raz wtóry pieniądze nie tylko nie trafią do miasta, ale nie zostaną też spożytkowane na inne suwalskie drogi. Wnioski składane przez naszych samorządowców zawsze były bardzo wysoko oceniane, wpisywały się w logiczny ciąg inwestycyjny i rozwojowy miasta. Mamy naprawdę bardzo dobry zespół ludzi, którzy są, można powiedzieć, takimi architektami, jeżeli chodzi o przygotowywanie tych wniosków. Jest to specjalistyczny wydział rozwoju funduszy zewnętrznych. Te osoby, które tam pracują, znają się bardzo dobrze na swojej pracy i te nasze wnioski, my uważamy, że zawsze były przygotowywane wzorowo i bez najmniejszych uchybień, natomiast no, są one oceniane przez osoby, które również na pewno są fachowcami w swojej dziedzinie, jakby tutaj już z tymi decyzjami dyskutować, nie można.